pokój i dobro kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 6 czerwca, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na zielone pastwisko. Przy różnych kapliczkach, krzyżach przydrożnych, również w kaplicach, w kościołach, ale również w wielkich bazylikach śpiewana jest litania do Matki Bożej. Wśród tych różnych pięknych wezwań, imion, którymi nazywamy Maryję, jest również takie wyjątkowe, które myślę, że ona najbardziej lubi. Kiedy zwracamy się do niej matko, bardzo często zdarza się, że kiedy dziecko uczy się mówić, to często pierwszym słowem w ogóle, której się nauczy, które wypowie, to jest słowo mama. I również kiedy rozbije sobie gdzieś tam kolano, kiedy cierpi, to krzyczy mama. Również zdarza się, że w różnych kulturach, tak jak na przykład we Włoszech, przy jakiejś okazji, kiedy ktoś się czymś zachwyci albo na przykład się wystraszy, to mam mija wypowiada tak, jakby, czyli moja mamo, wzywa swoją matkę. Bardzo często zdarza się, że przy łóżku chorego dziecka, w szpitalu czy w domu jest matka czy ojciec, osoby najbliższe, które nie opuszczają swojego dziecka. Również, kiedy na przykład dziecko ma konflikt z prawem, kiedy gdzieś tam jest uciekinierem, to ktokolwiek by udzielił pomocy więźniowi, uciekinierowi, podlega karze pozbawienia wolności zdaje się, że do lat pięciu. Natomiast Wyjątkową sprawą jest, jeśli tą osobą, która udziela pomocy, jest mama lub tata. Dlaczego? Dlatego, że z takiego naturalnego odruchu oni są wezwani do tego, aby udzielać zawsze pomocy swojemu dziecku. W szkole, w której uczyłem, miałem koleżankę Zosię, która miała ogromne serce do dzieciaków. Dzieci ją po prostu uwielbiały. Ale również miała serce do swojej córki, która kiedy zachorowała, Zosia nie wahała się, żeby oddać swoją nerkę. Wiązało się to oczywiście z podwyższonym ryzykiem, z operacją i z wieloma innymi komplikacjami, a jednak nie zawahała się, żeby po prostu być tą osobą, która może udzielić w pierwszej kolejności pomocy swojemu dziecku. Powiem teraz coś osobistego. Kiedy czasem mam jakieś problemy, czasem jestem może przepracowany, albo czasem gdzieś tam zwalą się różne rzeczy, które mnie po prostu przygnębiają, dzwoni moja mama i mówi: Piotr, czy wszystko u Ciebie w porządku? I się zastanawiam, skąd ta mama wie, że ja w tym momencie akurat mam te problemy. Nie chcąc martwić mamy, to oczywiście mówię: Nie, nie, wszystko dobrze, ja sobie z wszystkim poradzę. Ale zastanawiam się, jaka to więź pomimo różnej odległości pomiędzy sercem dziecka, sercem matki. Myślę, kochani, że nie muszę już więcej argumentów podawać na to, aby przekonać was, ponieważ każdy z was jest przekonany, że matka w życiu dziecka, czy też ojciec w życiu dziecka są osobami bardzo wyjątkowymi. I mówię to dlatego, że dzisiaj obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Dlaczego Maryja jest Matką Kościoła? Po pierwsze dlatego, że była w tym momencie, kiedy Kościół się rodził. Z boku Chrystusowego, kiedy umierał, rodził się Kościół. I Jezus powiedział w swoim testamencie z krzyża do Jana Synu, oto Matka Twoja, do Maryi Matko, to Syn Twój. Dla nas, dla Kościoła, jest to taki znak, i tak to odczytujemy, że wolą Pana Jezusa jest, aby Maryja opiekowała się Kościołem, abyśmy my również, jako członkowie tego Kościoła, byśmy przyjmowali Maryję i uczyli się od niej. Dzisiaj w liturgii, kochani, są do wyboru dwa czytania albo z Księgi Rodzaju. Wtedy, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, już wtedy miał miejsce tekst, który nazywamy protoewangelią, czyli po prostu już dobrą nowiną, zapowiedzią, że przyjdzie taki czas, kiedy pojawi się kobieta, niewiasta, która zmiażdży głowę szatana, która sprawi, że jej potomstwo po prostu zakróluje, zatriumfuje. I drugie czytanie do wyboru z dziejów apostolskich, kiedy Jezus wstąpił do nieba, kiedy apostołowie przeszli z góry oliwnej do Jerozolimy, weszli do znanej wszystkim sali na górze i tam przebywali, trwając jednomyślnie na modlitwie. Wszyscy apostołowie. I również Maryja, matka Jezusa, o tym jest wyraźnie powiedziane, i również bracia Jezu, Jego, czyli krewni pana Jezusa. Oni trwali jednomyślnie na modlitwie. Maryja była z pierwotnym kościołem. Wtedy, kiedy pan odszedł, ona trwała na modlitwie. Jeśli czujesz się kościołem, to pamiętaj o tym, że masz matkę, Maryję, która jest nam dana po to, abyśmy nauczyli się, jak kochać Jezusa. Kochać Jezusa w sposób doskonały, to kochać tak, jak to robiła Maryja, stawiając Jezusa zawsze w centrum swojego życia. I chcę wam, kochani, teraz przekazać, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.